15 marca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe Plus przedstawiło swoich kandydatów do Rady Miasta, Powiatu i Gminy. Przedstawiciele Plusa zadeklarowali również, że w najbliższych wyborach samorządowych popierają Mariolę Czechowską na urząd prezydenta miasta Bełchatowa. Wczoraj w gościnnych progach Miejskiego Centrum Kultury na konferencję prasową zaprosiło Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe Plus. Podczas konwencji wyborczej Plus przedstawił swoich kandydatów do Rady Miasta, Powiatu i Gminy. Przedstawiciele stowarzyszenia podsumowali dotychczasowe dokonania stowarzyszenia, nakreślili najważniejsze wyzwania stojące przed regionem oraz przedstawili pomysły i propozycje, jak sprostać tym wyzwaniom. Podczas konwencji Plus zadeklarował także poparcie dla Marioli Czechowskiej. Moi drodzy, serdecznie witam w naszym gronie prezydenta miasta Bełchatowa, panią Mariolę Czechowską. Szanowni Państwo, dużo się o tym mówiło, różnego rodzaju chodziły plotki, nawet do ostatnich chwil. W każdym razie. Chcę oficjalnie powiedzieć, że Komitet Wyborczy Wyborców Plus, ale i też Stowarzyszenie Plus udzieliło poparcia i wspieramy na prezydenta miasta Bełchatowa dotychczasową panią prezydent Mariolę Czechowską. Pani prezydent, bardzo się z tego cieszymy, że przyjęła pani naszą rekomendację. Życzymy powodzenia. Ta grupa zrobi wszystko, aby udało się z sukcesem ponownie robić wszystko dobre na plus w tym mieście. Dzięki pani prezydent pomocy. Wszystkiego dobrego na tej drodze, tym razem też z plusem, jak również z innymi. Droga szefowo, powodzenia. Szanowni Państwo, jestem zaszczycona, że ubiegając się o fotel prezydenta miasta Bełchatowa z Komitetu Wyborczego Wyborców Marioli Czechowskiej, mogę reprezentować również Komitet Wyborczy Wyborców Plusa. Szanowni Państwo, mijająca kadencja to w naszym mieście ponad 100 zrealizowanych inwestycji, projektów, przedsięwzięć. Od tych drogowych, mieszkaniowych, przez edukację, ekologię, kulturę i sport. To ponad 160 milionów pozyskanych środków zewnętrznych dla naszego miasta. I to wreszcie gro działań skierowanych na przygotowanie procesu transformacji energetycznej regionu. To współpraca przy tworzeniu wojewódzkiego programu transformacji. To utworzenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Bełchatów, Radomsko-Piotrków, dzięki czemu będziemy mogli pozyskać dedykowane nam środki z Funduszu Spójności. To przygotowanie koncepcji zabezpieczenia dostaw ciepła dla naszych mieszkańców. To wreszcie dziesiątki spotkań, konferencji, dyskusji ze specjalistami, naukowcami i samorządowcami z regionu. To wszystko udało się dzięki bardzo dobrej współpracy koalicyjnej. Dzięki Państwa zaangażowaniu, wiarygodności i rzetelnej pracy. Dziękuję bardzo panu Markowi Jasińskiemu, członkowi powiatu bełchatowskiego. Dziękuję radnym powiatu bełchatowskiego. Dziękuję wreszcie radnym Rady Miejskiej w Bełchatowie, oczywiście z ramienia Plusa. Szczególne podziękowania kieruję w stronę wiceprezydenta Dariusza Matyśkiewicza, Darku. Przez ponad 5 lat wspólnie każdego dnia stawialiśmy czoła wyzwaniom, jakie na nas czekały. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaufanie i jestem przekonana, że wspólną pracą zbudujemy pewną przyszłość, pewną i bezpieczną przyszłość dla naszego miasta. Bardzo dziękuję. Po Teledniu zapraszam do obejrzenia konwencji wyborczej Plus. W sobotę w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się wernisaż dwóch wystaw. Na spotkanie ze sztuką zaprasza Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne.
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na wystawę prac Roberta Komory, rocznik 66. Sam artysta na pytanie, co jest w jego kręgu fotograficznych zainteresowań, odpowiada: przyroda, reportaż oraz ludzie. W fotografii szuka wytchnienia, odpoczynku, zrozumienia otaczającego świata i dotarcia do drugiego człowieka. Druga z prezentowanych wystaw będzie przedstawiać pracę Artura Kosa, który jest fotografem baletowym. Dynamiczne i niepowtarzalne kadry, pełne ekspresji, a zarazem wdzięku ujęcia, a wszystko idealnie otulone doskonałym światłem, dopasowanym do wyrazu zdjęcia. Jak mówi artysta, fotografia baletowa jest tym, czego potrzeba w przestrzeni publicznej i czym bardzo chętnie się dzieli, zarażając tym innych. Wernisaż odbędzie się 16 marca o godzinie 17 w galerii na piętrze. Wraz z nadchodzącą wiosną Jarmark Smaku zmienia swoją lokalizację. Miłośnicy naturalnych i ekologicznych produktów będą mogli znaleźć swoje ulubione smaki na Placu Wolności. Tam też właśnie ustawią się wystawcy. Jarmark Smaku wraca tak naprawdę na Plac Wolności po przerwie, tej zimowej przerwie. Już 22 w godzinach od 8 do godziny 17 na mieszkańców czekać będą producenci zarówno zdrowej, ekologicznej żywności, ziół, przypraw, ale także i wielu często rękodzielniczych wyrobów, swojskich wyrobów. Wydarzenie wraca, tak jak powiedziałam, po zimowej przerwie. Tutaj nic się nie zmienia i zachęcam wszystkich mieszkańców Bełchatowa do tego, by odwiedzali ten Jarmark Smaku. Myślę, że to wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz miejskich imprez i myślę, że wielu mieszkańców też ma swoich ulubionych producentów, do których chętnie wraca. Właśnie to są producenci, którzy przyjeżdżają każdego miesiąca, czy pojawiają się też nowi? Bardzo różnie z tym jest. Większość jest już stałych producentów, którzy przyjeżdżają, którzy tutaj już mają swoich klientów, ale również też jest możliwość, by do nich dołączyli kolejni. Te osoby powinny się zgłaszać do Ośrodka Doradztwa Rolniczego tutaj przy ulicy Okrzej, ponieważ to wydarzenie jest organizowane zarówno przez prezydenta miasta Bełchatowa, jak i też przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W dwóch pierwszych miesiącach tego roku pracownicy oraz funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi wykryli kolejnych kilkanaście firm, których działania zmierzały do przestępstwa z wykorzystaniem sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych. System STIR i przeprowadzone analizy przez łódzką KAS pozwoliły przerwać łańcuch nieuczciwych transakcji i wykluczyć z obrotu gospodarczego firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców. Okazało się, że podejrzane spółki oficjalnie miały prowadzić działalność gospodarczą w zakresie np. agencji pośrednictwa pracy, sprzedaży towarów przez internet, usługi budowlane czy inne. Branże te jednak były jedynie przykrywką dla nielegalnych procederów ukierunkowanych na wyłudzenia podatku od towarów i usług. Okazało się bowiem, że działanie oszustów wystawiających fikcyjne faktury VAT o wartości blisko 96 milionów złotych i podających nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych naraziłyby budżet państwa na stratę ponad 14 milionów złotych. KAS zablokowała z wykorzystaniem systemu STIR ponad 5,5 miliona złotych na kontach bankowych nieuczciwych firm oraz zabezpieczyła znalezione w toku przeszukań ponad 140 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli również dokumentację księgową, sprzęt komputerowy i cyfrowe nośniki danych. Na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego oraz małopolskiego funkcjonariusze łódzkiej KAS zatrzymali łącznie 4 osoby będące prezesami zarządów i przedstawicielami spółek zaangażowanych w proceder wyłudzeń skarbowych wykorzystujących sektor bankowy. Zaangażowane prokuratury prowadzą wobec podejrzanych postępowanie i zastosowały dozór policji, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeden z podejrzanych przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia w sprawie. Krajowa Administracja Skarbowa, wykorzystując system STIR, wyklucza z obrotu gospodarczego firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców.
Przestępcy, nie płacąc podatków, stają się nieuczciwą konkurencją dla osób wywiązujących się z obowiązków podatkowych wobec fiskusa. Podejmując walkę z oszustami wykorzystującymi system sektora bankowego, łódzka KAS tylko w 2 pierwszych miesiącach tego roku nie dopuściła do strat w budżecie państwa na ponad 14 milionów złotych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Jak podaje rządowa strona, minionej doby nie wykonano żadnego testu na COVID-19. W województwie łódzkim 2 osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Minionej doby wykonano 53 testy, 2 wskazały wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 46 potwierdzonych przypadków zakażeń. Nowych zakażeń odnotowano 36, natomiast ponownych 10. 3 osoby zmarły, 2 wyłącznie z powodu COVID-19, 1 posiadała choroby współistniejące z COVID-19. Lekarze POZ wydali 463 zlecenia na wykonanie testu. Jak wynika z rządowego raportu, łącznie wykonano 1601 testów. 50 wskazało wynik pozytywny. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.